Nie ma drugiej tak ważnej ustawy jak ustawa budżetowa. Co roku wiąże się z nią wiele emocji, a w tym roku wyjątkowo dużo. Koalicja rządząca odziedziczyła ją tak naprawdę po rządzie Mateusza Morawieckiego i na wprowadzenie zmian miała zaledwie kilka dni. Dlaczego, skoro wybory były już 3 miesiące temu? O to zapytamy dzisiaj doktora Sławomira Dudka, prezesa Instytutu Finansów Publicznych, wykładowcę SGH. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To jest podcast Biznes Między Wierszami. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam. Panie Sławomirze, no to pierwsze pytanie w takim razie, bo to bardzo mocno działa na wyobraźnię. Co by się stało, gdyby prezydent Duda ustawy budżetowej nie podpisał? Tak, trzeba podkreślić, że to rzeczywiście jest, można powiedzieć, najważniejsza ustawa. Oczywiście jest wiele ważnych, ale to jest jedyna ustawa, która ma swoje terminy w Konstytucji i ma cały rozdział. Finansom publicznym jest poświęcony rozdział, ale również budżetowi. To jest jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Wszystkie inne może zawetować, a tą musi podpisać w ciągu 7 dni od momentu przesłania jej z parlamentu. Ona już została przesłana w ubiegłym tygodniu. Te 7 dni mija. No w tym tygodniu albo na początku przyszłego minie te 7 dni i musi ją prezydent podpisać, albo jeżeli ma jakieś wątpliwości, to może ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem. I wtedy ten termin się przedłuża. Trybunał ma też ograniczenie, do innych ustaw nie ma. Może procedować jak chce i ogłosić, czy coś jest konstytucyjne, czy nie. Ale w przypadku ustawy budżetowej, też w tym rozdziale dotyczącym finansów publicznych, wpisane, że ma dwa miesiące. Czyli mamy te 2 miesiące plus i wtedy ona wraca, no i prezydent, nie wiemy jaki będzie wyrok, ale co się dzieje? No bo mamy teraz w zasadzie początek lutego, plus 2 miesiące, no to mamy cały luty i cały marzec. Tyle może potrwać, zanim będzie ten podpis. No i pytanie, czy państwo może działać? Może, całe szczęście. W polskiej konstytucji... Mimo że nie będzie ustawy budżetowej, mimo że nie będzie tej podkładki, że na podstawie tej ustawy wydajemy pieniądze na to, nie ma tego przepisu, nie ma podkładki prawnej, a państwo działa? Tak, w polskiej konstytucji przewidziano taki tryb awaryjny, można powiedzieć. Na przykład tego trybu awaryjnego nie ma w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych co kilka lat słyszymy, że tam się republikanie z demokratami, mamy shutdown, czyli zamknięcie administracji. I tam na przykład administracja bywało, że przez 3 miesiące nie dostawali wynagrodzeń. Rzeczywiście to wygląda tak, że tam po prostu urzędy albo agencje po prostu się zamykają, pracownicy idą do domu, jest zamknięte na 4 spusty i nic się nie dzieje. Ale to jest wyjątek. Na świecie większość systemów ma takie prowizorium, projekt, kontynuacja. No i w polskiej konstytucji jest zapisane, że jeżeli budżet nie został jeszcze podpisany, to gospodarka finansowa państwa jest prowadzona na podstawie tego projektu przygotowanego przez rząd. Czyli rząd będzie, mamy ten projekt, bo on już został przyjęty i wysłany do parlamentu. Mamy ten, to jest 1000 stron, zestaw 1000 stron różnych tabelek, dochody, wydatki, na co wydawać, skąd pobierać dochody i całe szczęście to będzie działać. I to też powiem tak, że ten przepis awaryjny, takie koło dojazdowe, ja to też porównałem z jednym z felietonów, że no, złapaliśmy gumę na drodze, mamy tą dojazdówkę, ona jest taka cieńsza, taka tymczasowa, no ale zakładamy i jedziemy dalej, nie? I można, nawet niektórzy to tam jeżdżą długo na tej dojazdówce, bo nie chce im się do tej... Warto chyba powiedzieć, że już teraz w tej chwili na niej jedziemy, bo jest tak. Przecież koniec stycznia, początek lutego, a ustawy nie ma, tak. A państwo działa. Ale powiem tak, to też jedna, mamy przepis awaryjny, możemy funkcjonować. Co będzie dalej, to ja nie chcę wróżyć, bo mamy w tej chwili silną wojnę na prawne argumenty zwolenników. Mamy przywracanie praworządności, ale odchodzący rząd i tam sądy, te, które zostały, powiedzmy, przejęte. Są pewne różnice w definicji praworządności. Tak.
Czyli tutaj batalia, co Trybunał zrobi. Wątpię, czy... Znaczy, dla mnie niemożliwe jest, żeby Trybunał powiedział, że cała ustawa jest niekonstytucyjna. To jest absurd. Ja, pojawiły się takie głosy, dlatego że skoro nie ma posłów Kamińskiego, Wąsika, no to wtedy Sejm nie działa tak, jak powinien, więc wszystkie ustawy, które z niej wychodzą, są wadliwe i niekonstytucyjne. No ale to rozumiem, padły, że prezydent będzie żadnej nie podpisze. No padły, padały takie... No zobaczymy, no ale... Insynuacje, można by powiedzieć, bo jednak do czegoś takiego nie dojdzie. Bo jedną rzecz powiem. W 99% ten projekt ustawy został przygotowany przez rząd Morawieckiego. Ten nowy tam coś tam dołożył. Ja bym to ocenił jako 1% tych prac. Nie ma sporu o finanse publiczne. Przecież nie ma sporu o podatki, o jakieś transfery. Wręcz ten nowy rząd dołożył tych transferów. Także nie widzę podstaw, żeby to wetować. Były takie głosy, że gdyby obcięto pieniądze Kancelarii Prezydenta, no to on wtedy by powiedział, że ja nie mogę wypełniać swoich konstytucyjnych obowiązków. To została naruszona konstytucja, organ konstytucyjny, no bo nie można tak obciąć sobie ten, no to wtedy, ale teraz prezydentowi nic nie obcięto, nie widzę. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że ta procedura awaryjna, to koło dojazdowe w Polsce było stosowane, jest stosowane co roku. Może tego nikt nie wie, ale tak jest, że tak, budżet trzeba przygotować do końca stycznia. I rzeczywiście tu rząd się śpieszy, bo prezydent może rozwiązać parlament. Kolejny element ważny, że to jak ważna ustawa. Gdyby rząd nie wysłał jej, i jeszcze jedną rzecz tu powiem, bo też odkłamie pewien mit, bo niektórzy mówili, że jak prezydent wyśle do Trybunału, to rozwiąże parlament, bo nie ma spełnionego tego styczniowego terminu. Nie, nie. W konstytucji jest tak, ma wysłać na biurko. Prezydent ma już na biurku. Ma otrzymać do podpisu. To jest jedyny warunek, który tak jest wpisany. To już są kolejne kroki. Ale ten przepis awaryjny był stosowany już wielokrotnie, ponieważ zawsze jest tak, że ustawa jest tak naprawdę w normalnych czasach, jak się nic nie dzieje. Nie ma zmiany rządów, nie ma przeciągania powołania rządu. W normalnych czasach ustawa budżetowa zawsze jest przyjmowana właśnie w styczniu, czyli już po nowym roku. A prezydent podpisuje to zazwyczaj 5, 6 lutego, ale były przypadki takie w historii, chyba w 2001 roku, gdzie chyba w marcu, w połowie marca dopiero podpisano ustawę. I państwo działało, ponieważ działał ten przepis awaryjny. Ponieważ jak wchodzimy 1 stycznia, wchodzimy w nowy rok budżetowy. I prawie co roku jest niepodpisana ustawa budżetowa i musimy działać tym przepisem awaryjnym, czyli to nie jest coś nadzwyczajnego, damy radę, ale ostatecznie musi być podpis, musi być przyjęty dokument, bo na razie działamy na projekcie i to nie jest tak do końca znaczy jest formalne, konstytucja na to pozwala, ale ostatecznie czy poprawiona, no bo jak wróci z Trybunału, rząd poprawi i będziemy mieli tą rozgrywkę, ale to na tym inaczej, na awaryjnym niestety możemy jechać, patrząc na ten konflikt, temperaturę konfliktu, jeżeli będzie budżet wykorzystywany jako zakładnik konfliktu politycznego, a to jest straszne dla obywateli, dla rynków finansowych, nie powinno być tak, ta ustawa nie powinna być zakładnikiem właśnie tego konfliktu, no to możemy i na tym awaryjnym kole jechać do grudnia i wtedy, ale na końcu rzeczywiście rząd musi mieć... Bo gdyby ustawa została rzeczywiście skierowana do Trybunału Konstytucyjnego i wróciła z niej zastrzeżeniami, wtedy rząd musiałby to poprawić, przedstawić do podpisu jeszcze raz, prezydent mógłby znowu wysłać do Trybunału i tak... No i mówię, też na to już nie ma regulacji, jedziemy jakąś ekstraordynaryjną procedurą, no bo mamy ten konflikt związany z przywracaniem praworządności, zabetonowanie, no tutaj nie chciałbym wrócić, ale ja wierzę, że prezydent nie wpisze się w to, nie stworzy z ustawy budżetowej zakładnika tego konfliktu politycznego. Naprawdę od tego zależy bezpieczeństwo Polaków. Mamy procedurę awaryjną, ale inwestorzy zagraniczni, jak ja rozmawiam, oni tego nie rozumieją. Jak to tutaj? Trochę się boją tym case'em Stanów Zjednoczonych. Poza tym ostatecznie, no musimy mieć ten plan. Jak już coś realizujemy, to później musimy mieć tą pewność, że tak, w końcu będzie to podpisane i to, co tam wydajemy, to jest zgodne żeby z procedurami, żebyśmy gdzieś tam od powrotem okazało, nie musieli odkręcać czegoś. Albo żeby się nie okazało, że w połowie roku zabrakło pieniędzy na jakiś program, bo się nie doszacowało. Albo nie doliczyło. No, także mam nadzieję, że za chwilę się dowiemy w tym tygodniu albo w następnym, że podpis jest. No, teoretycznie problemu być nie powinno, dlatego rzeczywiście jest to w praktyce budżet, czy też projekt budżetu, projekt ustawy budżetowej, który został przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego. I wtedy był to wspaniały budżet, doskonały na te trudne czasy, po prostu ideał. Natomiast rzeczywiście rząd ten nowy wprowadził pewne zmiany do tego projektu ustawy budżetowej i mówił zresztą, że miał na to 4 dni.
Co też wydaje się niektórym trochę dziwne, no bo jak to? Wybory były 15 października. W grudniu nagle się dowiadujemy, że były tylko 4 dni, żeby pracować nad ustawą budżetową, która następnie trafiła do Sejmu i która była procedowana. Teraz mamy już koniec stycznia. Dlaczego 4 dni, skoro były na to 3-4 miesiące? Znaczy formalnie rzeczywiście nowy minister finansów, no formułował się rząd, była koalicja. No, pewne tajemnice były ukrywane, o nazwiskach nikt nie chciał mówić. I rzeczywiście jest tak, że trzeba mieć, żeby dobrze przygotować pewne zmiany, trzeba mieć tą wiedzę insajderską. No, ja pracowałem 23 lata w Ministerstwie Finansów, wiem o czym mówię, nie jeden budżet przygotowałem. Rzeczywiście przypuszczam, że pewne zarys koalicja miała, ale żeby de facto tak wpisać to w plan, no to rzeczywiście minister wchodzi, musi zbadać, co jest. Mamy ogromną nieprzejrzystość finansów publicznych, do końca nie wiemy, jakie trupy w szafie tam siedzą. Na odchodnym... Nawet ile z tych szaf jest pewnie. Tak, tych szaf, wilcze doły, trupy w szafie. W tym okresie, kiedy wiadomo było, że premier Morawiecki nie ma szans na sformułowanie rządu, no to jeszcze ten administrujący, tymczasowy rząd przecież wrzucał na stół kolejne jakieś propozycje, wydatki, których wcześniej do swojego budżetu nie wpisali, bo musieliby pokazać wyższy deficyt, a później ochoczo chociażby tarcza inflacyjna. Tego w projekcie Mateusza Morawieckiego nie ma utrzymania tych zerowych stawek VAT na żywność. Ale... Ani zamrożenia cen energii nie było. Tak, ale później oni wrzucali te bo wiadomo, że i tak by to się pojawiło. Pojawiło i temu jakby takie kłody pod nogi. Moim zdaniem nowy rząd po 8 latach, nie mający zaplecza takiego, wchodził. Uważam, że powinno też to inaczej wyglądać, że ta współpraca powinna być już wcześniej. Bo w tej chwili to wyglądało tak. Że ten minister finansów powinien się otworzyć, przynajmniej ekspertów wpuścić, słuchajcie, tutaj powiem, ale przypuszczam, że nie było to osiągalne przy tym konflikcie politycznym. No tak, bo wybory 15 października, natomiast pierwsze posiedzenie Sejmu, no, 2 miesiące później. Niemalże. Więc przez ten czas ten nowy rząd, czy też członkowie nowego rządu absolutnie nie mieli dostępu do tego, co dzieje się w Ministerstwie Finansów. Dopiero 13 grudnia, kiedy rzeczywiście zostali zaprzysiężeni i mogli wejść do resortu, wtedy dopiero mogli wziąć te księgi i zacząć je przeglądać tak naprawdę. A bez tych danych nic nie da się zrobić. No powiem tak, system finansów publicznych, w sensie przejrzystości, integralności, wszyscy słyszymy o tych funduszach, fundacjach tworzonych pozabudżetowych, o dziesiątkach miliardów przy BGK. Czyli do końca nie wiemy, jaki obraz jest finansów publicznych. Nie wiemy, jakie są trupy w szafie. Ja uważam, że o ile stan finansów publicznych nie jest w ruinie, nigdy tak nie powiedziałem, jest w stanie poważnym, nadmiernego, dużego deficytu, ale to nie jest ruina, aczkolwiek mieliśmy trzęsienie ziemi, stoi budynek popękany, ale stoi gdzieś tu pęknięcie, no i najpierw, żeby wiedzieć, czy my na ten budynek możemy dołożyć podwyżki dla nauczycieli, czyli powiedzmy jakieś obciążenie dla tego budynku tam na którymś piętrze. Musimy wejść ekipa najpierw szybko i zbadać, jaki jest stan, czy w ogóle można wejść do tego budynku, nie? Zrobić diagnozę. Później trzeba będzie jeszcze tą białą księgę napisać, dokładnie przeliczyć. Ale dopóki nie można wejść, zbadać, zdiagnozować, to ciężko coś zakładać, jakie obietnice, ile tego ciężaru, w którym miejscu, jak to rozłożyć. No bo finanse były, no uważam, że są zdewastowane, jeżeli chodzi o system. My do końca nie wiemy. Jest kilka deficytów, kilka definicji długu, porozrzucane te finanse. No i dopiero rzeczywiście przeciągano też czas, żeby nowa ekipa mogła wejść do budynku, zbadać jego stan, zbadać stan finansów, jaki jest zdewastowany. Też mieli bardzo mało, nie mogli dokładnie zrobić. To nie jest jeszcze ta ekspertyza mówiąca, że tam jeszcze 3 piętra dobudujemy, tutaj wszystko. Ale wiemy jedno, pewne stoi, to także nie jest w ruinie. Mamy problem, mamy nadmierny deficyt i to przeciąganie no było nieodpowiedzialne, moim zdaniem, nawet z tej podstawy. Tak? Mamy wojnę w Ukrainie, mamy niepewność na rynkach finansowych, mamy ogromne, to już w budżecie
Morawieckiego już był deficyt 165 miliardów i potrzeby pożyczkowe brutto, tyle musielibyśmy pożyczyć według wyliczeń Instytutu Finansów, ponad pół biliona w ciągu 2024 roku. Tyle byśmy musieli wyemitować. Część na nowy dług, ale część, żeby zrolować dług, bo państwo tak działa, że zaciąga dług, ale go spłaca... Zrolować, czyli zdobyć pieniądze na spłatę poprzedniego. To tak jak spłacamy kartę. Musieliśmy spłacić kartę, ale jeszcze zwiększyć zadłużenie na nowe. I to są duże potrzeby. Na rynku krajowym tego się nie da. Trzeba wychodzić za granicę. Stąd rząd Morawieckiego zaczął pożyczać w dolarze, w euro. I to trzeba robić. Czyli taka sytuacja, dużo wymagań, sytuacja niepewna, a oni przeciągali to do samego końca, żeby tak naprawdę rzeczywiście tylko te 4 dni zostały, żeby naprawdę zdiagnozować coś, co do końca nie jest pewne, niejasne, z dużym deficytem, z dużymi wyzwaniami. Nie załatwili sprawy cen, no bo założyli, że nie ma kontynuacji, że nie ma mrożenia, takiej oczywistości, no bo nie chcieli pokazać jeszcze wyższego deficytu. No i trochę tak wepchnęli pod ścianę obecny rząd, no i teraz macie 4 dni, a jak nie uda się wam tego zmieścić... Dlaczego nie spełniliście jeszcze obietnic? A w tym takim budynku po trzęsieniu ziemi to jest tak, że jak pochopnie się wyciągnie jeden kabel albo jedną belkę, to może nam się to zawalić. Także nowy minister nie miał tak, musiał rzeczywiście to zbadać, zdiagnozować, ale miał bardzo mało czasu. I ta gra budżetem, być może chodziło o ten budżet, tak? Widzimy, że budżet jest elementem gry politycznej, że prezydent z około budżetową to zrobił, może nie z właściwą ustawą budżetową, ale też są jakieś głosy. Gdzieś tam pod więzieniem jeden z posłów obecnej opozycji mówił, nie martwcie się, przeciągniemy budżet. Może ja tutaj dokładnie nie cytuję, ale taki był sens tych słów, że budżet będzie przeciągnięty, utrudnimy i nowe wybory prezydent rozpisze. Czyli gdzieś w tych głowach było. To zresztą jak był prezydentem Lech Kaczyński i tam się rozpadała ta koalicja PiS-u z LPR-em i z Samoobroną, to pamiętam, że Lech Kaczyński grał budżetem i tym terminem i straszył tych koalicjantów, bo tam był przeciągnięty ten termin. Wtedy właśnie przeciągnięto poza styczeń, bo tutaj jest tak, że prezydent może rozwiązać, nie musi. Tylko, że prezydent interpretuje. Także tutaj dobrze, że ten rząd się śpieszy i była ta gra i to przeciąganie, tworzenie rządu może też o to... Chodziło też o to, żeby powypychać, pozabetonować się, dać jeszcze gdzieś tam dotacje, czyli jeszcze pogorszyć stan finansów, ale jeszcze, żeby utrudnić, żeby te 4 dni tylko mieli na to. Warto pewnie też przypomnieć, że ten termin 29 stycznia nie wziął się z niczego, bo prezydent musi otrzymać ustawę budżetową do podpisu 4 miesiące po przedstawieniu projektu w Sejmie. A ten projekt został jeszcze właśnie przedstawiony przez Mateusza Morawieckiego w Sejmie poprzedniej kadencji. Tak, niby tam są interpretacje konstytucyjne, że powinno się liczyć od tego nowego. Ale lepiej nie ryzykować. Ale interpretuje te przepisy prezydent. I prezydent, który chyba wtedy, jak Lech Kaczyński grał budżetem, chyba był doradcą prawnym Lecha Kaczyńskiego. Odpowiedź jest jasna. Moim zdaniem rząd, mimo że prawdopodobieństwo rozpisania być może nowych wyborów byłoby małe, bo może się nie opłaca tej opozycji, ale moim zdaniem wszystko jest możliwe. Tylko żeby namieszać, żeby tutaj kolejna kłoda pod nogi, żeby była duża niepewność i dobrze. Znaczy nie można było tego ryzykować, ponieważ za duże koszty by były dla nas, dla wszystkich, dla stabilności. Co udało się zrobić w ciągu tych 4 dni? Bo wiadomo, że nowy rząd chciał zmienić projekt ustawy budżetowej po to, żeby wpisać do niej przynajmniej część obietnic, które złożył podczas kampanii wyborczej. Czym różni się ten nowy budżet od starego budżetu? Po pierwsze tak, zacznijmy od tego, że rzeczywiście premier Morawiecki przygotował budżet z deficytem 165 miliardów złotych. Ale też w rekordowej wysokości, także tak, się upatrzyło. Ale te 165... To nie jest cały deficyt, bo mamy różnego rodzaju wypychanie. To jest cały oficjalny deficyt zapisany w projekcie ustawy budżetowej. Tak, ale mamy jeszcze 80 miliardów deficytów w BGK, w Funduszu Przeciwdziałania COVID. COVID-u już nie ma, ten fundusz ma się... Bardzo prężnie działa. Świetnie. No mamy jeszcze fundusz zbrojeniowy i tam 80 miliardów, plus mamy ten opcję rozdawania tych obligacji. Czyli powiedzmy 100 miliardów można by było dołożyć do tego deficytu. Czyli 100 mamy jeszcze w równoległym budżecie, w równoległych operacjach finansowych do tych 165 miliardów złotych. A potrzeby pożyczkowe
rząd premiera Morawieckiego zafundował, żeby to sfinansować, to tak jak mówiłem, 500 000 000 zł. To jest, mamy 52 tygodnie, tak? Jeżeli te 500 000 000 to jest prawie 10 miliardów co tydzień. Trzeba będzie emitować obligacji w tym roku. 10 miliardów co tydzień. To jest poważne wyzwanie. To nie jest niemożliwe. Jest kredyt zaufania. No i tak, nowy rząd, oczywiście tam szczegółów, budżet liczy 1000 stron. Setki, tysiące liczb, zestawień, dotacji, przesunięć. Właśnie, nad jedną tabelą można siedzieć kilka godzin, żeby zobaczyć i zrozumieć, tak, co tam dokładnie się dzieje. A tak jak mówiłem, zdewastowany system, pociągniemy za jeden drut za dużo, jedną obelkę ten, i także nie można było tego wywalić. Zresztą prace nad budżetem normalnie trwają. One się w zasadzie zaczynają w styczniu. Powiedzmy tak, w maju już ruszają z kopyta, czyli kilka miesięcy trwają prace nad budżetem, żeby to wszystko poukładać, a ci mieli, nowy rząd miał cztery dni. No i jedyne, oczywiście to, co zobaczono, no to jest duży deficyt, poważny. Nie jest ruina, ale poważny, nadmierny deficyt z poważnymi potrzebami pożyczkowymi, z bardzo dużą presją na to, żeby szukać finansowania. No i do tego dało się dołożyć te priorytety nowej koalicji w sensie wynagrodzeń. No i tylko to dołożono do tego budżetu tak naprawdę. Plus tam in vitro, ale największy koszt. Od razu pojawiło się też takie zastrzeżenie, że zaraz mówiliście, że mamy duży deficyt budżetowy, a sami dodaliście jeszcze dodatkowe 20 miliardów złotych. No, znaczy jako ekonomista wolałbym, żeby deficyt był mniejszy, no ale rozumiem też sytuację wyborczą i pewne zobowiązanie. No ten deficyt rzeczywiście rośnie z tych 165 do 184, ten oficjalny, no ale tam mamy jeszcze te 100 dodatkowo, czyli de facto prawie mamy ten deficyt prawie 300, można powiedzieć 300, no 280 miliardów złotych, ten prawdziwy deficyt łącznie z tym. I tutaj chciałbym nadmienić, nowy rząd nie był w stanie tego zmienić, miał 4 dni. Tak samo nie był w stanie jakby ponaprawiać tego układu. No wsiadamy do wagonika budżetowego, który ruszył w styczniu ubiegłego roku, jechał przez kilka miesięcy, stworzono ten system, a tu w 4 dni nie da się wymienić wagonika. Można trochę go tam połatać, coś dospawać i dołożono te wynagrodzenia. Można w tabelce zmienić właśnie parę liczb, żeby wynagrodzenia podwyższyć więcej niż było to zaplanowane. To jest właśnie ta podwyżka. Znaczy, no jest deficyt duży, to trzeba przyznać. Jest nadmierny, to nie jest ruina. Jest nadmierny deficyt. To oznacza, że on będzie wynosił około, rząd szacuje 5,1% PKB, powiedzmy, bo miliardy, przeciętnego obywatela miliardy szokują. Ja jako makroekonomista wiele lat pracowałem w ministerstwie, aż tak miliardy mnie nie szokują, ale żeby to zrealizować, bo PKB to Polsce, zależy po której stronie tabelki. Tak, pamiętajmy, PKB w Polsce wynosi już, niedługo będzie wynosił 4 biliony złotych, czyli 4 tysiące miliardów. Nikt sobie nie potrafił miliardów wyobrazić, a to jest 4 tysiące tych miliardów. Dlatego porównuje się do PKB. No i ten deficyt wynosi w tym minionym roku pewnie wyniósł między 5,5 a 6% PKB, a w tym roku bieżącym budżetowym rząd mówi 5,1, ale nie ekonomicznie. Czyli lepiej. Nieco lepiej, ale też tam kwestia cen energii, zobaczymy jak tutaj, no może 5,5 wyjść, ale też będzie to lepiej moim zdaniem, z 6 do 5,5. No ale to jest wysoki deficyt. Kryteria te z Maastricht bycia w Unii Europejskiej to są 3%, tak? Czyli mamy dwukrotnie wyższy deficyt niż te kryteria. I tu trzeba jasno powiedzieć, mamy nadmierny deficyt. Najprawdopodobniej, moim zdaniem 99% Komisja Europejska wobec Polski rozpocznie procedurę nadmiernego deficytu. O tym się dowiemy w kwietniu, w maju, bo wtedy będą analizować już te pełne liczby. Nie te takie, co wymyślone przez system Morawiecki. A to wiąże ręce. To trochę wiąże ręce. No i procedura nadmiernego deficytu za osiągnięcia rządu Morawieckiego, bo ten rząd miał 4 dni, nie był w stanie, a poza tym no, też jest skandaliczne, że nauczyciele zarabiają mniej niż minimalna i trzeba tam wyrównywać. To są nasze dzieci. Ja rozumiem też to, uważam. Wolałbym, żeby poszukać oszczędności w budżecie na to, inaczej to ułożyć. Ale tak jak mówiłem, 4 dni. Budynek zdewastowany. Pociągniemy nie za tą linkę i coś runie. I trochę rozumiem tutaj ministra finansów. Jako ekonomista nie jestem szczęśliwy z tego deficytu i uważam, chciałbym, żeby on był inaczej ułożony. I mam nadzieję, że kolejne budżety będą, ale
będzie ta procedura nadmiernego deficytu za osiągnięcia premiera Morawieckiego i nadmierny deficyt, jak to można pogodzić ze słowem świetna sytuacja budżetu, stabilny budżet, zostawiliśmy stabilny budżet? No, były tam pewne takie sztuczki przecież stosowane właśnie z wchodzeniem częścią wydatków poza ten oficjalny budżet. Ale ta budżet. Retoryka się nie zgadza? Także można było powiedzieć, że patrzcie, ten budżet jak nam pięknie wychodzi, on się nawet bilansuje. Tyle, ile zarabiamy, tyle wydajemy, a przy okazji gdzieś tam trzymać sobie z boku te nawet wydatki. Powiem tak, w jednej wypowiedzi premier Morawiecki szczerze się przyznał, bo ktoś powiedział, ale wy tam nie z tego finansujecie, a mieliście z tego. Mówi, no tak, ale to nie ma znaczenia, z której kieszonki finansujemy. Czyli przyznał, że ma kieszonki. Czyli on w jednej z jednej kieszonki przekłada do drugiej, ale pokazuje nam, Polakom pokazywał jedną kieszonkę. A tych trzech kieszeni tam, czy dwóch kieszeni z tyłu w spodniach. Albo i torby. Torby nie pokazywał, ale jeszcze tam powiem o tej procedurze nadmiernego deficytu, bo to jest bardzo ważne też. Że tutaj mamy powtórzenie sytuacji, bo no 16 lat temu już tak naprawdę, jak w rządy PO-PSL, po PiS-ie, po pierwszym PiS-ie, to był 2007 rok, wtedy były wybory. I wtedy, jak zaczynały się te rządy PO-PSL, to PiS, pani Zyta Gilowska, minister finansów, PiS zaproponował duże obniżenie podatków. Tak? Dobre rozwiązanie. Obniżenie składki rentowej i PIT-u. Kosztujące kilkadziesiąt miliardów złotych wtedy. No i to spowodowało, przyszedł wtedy kryzys wielki, Lehman Brothers, kryzys finansowy uderzył w Polskę i już zaczęła rządzić Platforma z PSL-em i to spowodowało duży deficyt. Ten 7-8%, na który zrzuca, mówi, że za was to był taki duży tam do PO, mówi. No nie liczy się, kto zrobił, tylko że ten deficyt był Rostowskiego i Gilowskiej. To był też deficyt PiS-u. I właśnie przez ten deficyt wtedy zaczęła się procedura nadmiernego deficytu. I PO-PSL przez 7 lat, bo tam jeszcze rok to miało trochę związane ręce, bo było w procedurze nadmiernego deficytu tej europejskiej. Minister Szczurek wprowadził, ja pamiętam, taki program Lista 43 działań, to można sprawdzić, w celu uszczelnienia VAT-u. Tam był jednolity plik kontrolny. To wprowadził. Ja ten plan mam gdzieś na dysku. Wiadomo, PO miało deficyt budżetowy, a PiS miało poprawę ściągalności VAT-u. Tak, ale też za ministra Szczurka to wyszliśmy z procedury nadmiernego deficytu. Oczywiście tutaj mówię tak w cudzysłowie, mówiąc o tym, że kto brał za co odpowiedzialność. Tak, de facto albo, plan albo Szczurka. Uszczelnianie to było w dużym stopniu pomysły i plan ministra Mateusza Szczurka. Mateusz Szczurek spowodował, że wyszliśmy z procedury nadmiernego deficytu. Deficyt był wtedy poniżej 3%, 2,5%, coś takiego. 2,5% PKB Morawiecki zostawia z 6%. I te uszczelnianie. I 8 lat rząd Zjednoczonej Prawicy nie miał tej procedury nadmiernego deficytu. Miał niską inflację, wysokie PKB, niskie koszty obsługi długu. I rządził w tych warunkach i doprowadził do sytuacji, że zostawia nowy rząd z 6% deficytem w zeszłym roku i z planem tym ogromnym deficytem, najwyższym w historii budżetowym, jeszcze jak i 100 miliardami ukrytego deficytu i zdewastowanymi finansami publicznymi i najprawdopodobniej z procedurą nadmiernego deficytu nowy rząd. I to trochę będzie wiązać na pewno ręce. To słuchaczy pewnie i oglądających zamroziła pewnie ta informacja, bo zaraz przecież miały być obietnice spełniane wyborcze, a tutaj się dowiadujemy, że nie ma pieniędzy. Co udało się już w tej chwili zrobić w ciągu tych 4 dni? To były te wyższe podwyżki dla pracowników sfery budżetowej. Czy coś jeszcze? No dla nauczycieli, subwencja rozwojowa dla samorządów, in vitro, no taka, ale powiedzmy to się zamknęło 20 miliardami złotych, o tyle deficyt się zwiększył. No są... A obietnic jeszcze do spełnienia zostało sporo. Tak, tak. Jedną rzecz powiem, procedura nadmiernego deficytu to nie jest koniec świata. Będzie ją miało kilkanaście państw w Unii Europejskiej, Polska również. Procedura nadmiernego deficytu oznacza, że musimy stopniowo redukować deficyt. Stopniowo. I moim zdaniem nowy rząd ma tutaj zdolność
No tamten poprzedni był skłócony z Unią Europejską, a część rządu tej Zjednoczonej Prawicy to chce wyjść z Unii Europejskiej, no bo powiedzmy Solidarna Polska, czy to tak może nie wyjść, ale to co robią to jest w kierunku raczej polexitu. Głośno nie mówią, ale po czynach ich poznacie. Tak, mówią, że niekorzystne, że przecież był ten raport, że żadnych korzyści z bycia w Unii Europejskiej nie ma. Wyjrzałem inny raport. Także nowy rząd będzie mógł rozmawiać z komisją, mówić, jaka jest sytuacja, co to oznacza, że to był wynik nieprzejrzystości i pewnego działań też, no obiektywnie, wydatków militarnych, osłon energetycznych i przypuszczam, że jest szansa, żeby ta ścieżka nie była szybka, tylko żebyśmy stopniowo z tych 5,5 schodzili do tych 3%, w kierunku tych 3%. Będą te środki z KPO, one ich się nie da do budżetu włożyć. Ze środków z KPO nie da się sfinansować wynagrodzeń dla nauczycieli, ale pewne inwestycje samorządowe, digitalizacja, cyfryzacja, transformacja energetyczna, piece, autobusy zielone. Niektóre obietnice wyborcze mają być przecież właśnie finansowane z KPO. Mowa tutaj o tym programie Aktywna Mama, znana wcześniej jako babciowe. Nie, no z tego się nie da na pewno sfinansować. Tak, to miało być pieniądze, które miały być przekazywane mamom, które wrócą do pracy. Tak, ale w takich bieżących nie, pewnie organizacja tego programu, to jest trwały wydatek, znaczy takie inwestycje ekologiczne, w transformację energetyczną, jakieś czasowe wsparcie, tak, ale pamiętajmy, że KPO jest tylko na moment, a pewne wydatki są na zawsze, nie? Niektóre programy były już finansowane, na przykład laptopy dla uczniów klasy czwartej. To było naciągane, to jest jedno też kolejne oszustwo. Po pierwsze nie z budżetu też, tylko z tego ukrytego w cudzysłowie, no w sensie takim, że nie dołączanego do budżetu PFR-u. Czyli prefinansowania, bo mieliśmy problem z tymi pieniędzmi. Problem z pieniędzmi z KPO jest taki, że jeżeli nie wydamy ich do odpowiedniej daty, to one po prostu przepadają. Więc tak. Pomysł był taki, że skoro tych pieniędzy nie dostaliśmy, to przynajmniej je wydajmy, zaciągając na to dług, a potem po prostu je dostaniemy. No tylko, że tamten rząd, nie wiem, czy jakie były szanse, że dostanie pieniądze z KPO. Ten rzeczywiście widzimy, że tutaj są duże szanse i ten proces przyspiesza. A tam się zadłużano na prefinansowanie z opóźnieniem. W ogóle to też takie było, przecież do końca ten komitet monitorujący, w którego skład najpierw rząd go nie chciał do końca powołać, zwlekał, ale to przepisy europejskie wymusiły, żeby w tym komitecie monitorującym byli przedstawiciele różnych z trzeciego sektora, społeczeństwa obywatelskiego, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów, żeby patrzeć na ręce, jak tam się te pieniądze dzieli. I najlepsze jest to, że to profinansowanie z PFR-u, na początku w ogóle zapomniano o komitecie monitorującym. Także to takie trochę było szemrane to wydawanie. Mam nadzieję, że ten komitet dopiero potem ruszył. Ale to mówię też, KPO do końca pewne rzeczy nam zastąpi, da oddech, uwolni przestrzeń na inne wydatki, bo sfinansuje powiedzmy wymianę pieców i już nie trzeba będzie tego finansować z budżetu, czyli to da miejsce w budżecie na podwyżki. Niemniej jednak no musimy z deficytem krok po kroku schodzić i w takich warunkach realizować obietnice. Pamiętajmy, że mamy też wzrost gospodarczy, że i ta układanka, bo wzrost gospodarczy też będzie dawał dodatkowe dochody, czyli szybszy wzrost gospodarczy, większe zaufanie do gospodarki, pieniądze, częściowo pieniądze europejskie, no ale mimo wszystko spadająca ścieżka deficytu, no i w tych warunkach nowy minister musi ułożyć te obietnice. W ostatnich latach pomagała nam, i tutaj mówię to oczywiście w cudzysłowie, pomagała nam niestety też inflacja, która sprawiła, że tyle, że to zostało przejedzone. Inflacja to jest taki ukryty podatek. To eksperci szkoły głównej handlowej, akurat Stanisław Kluza, był minister finansów i profesor Sławiński, który pracował w NBP-ie i kierował analizami, i był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, oni wyliczyli taki raport, gdzie to nazwali podatkiem inflacyjnym i oni wyliczyli, że to może być nawet w ciągu ostatnich kilku lat, to może być nawet 200 miliardów złotych, a nawet więcej, 300 miliardów złotych. I ostatnio premier Morawiecki, no kilka miesięcy temu, chwalił się, że relacja długu do PKB spadła w Polsce. Z 57 w czasie COVID-u do 49, wielki sukces. Tylko nie powiedział, że ta relacja spadła. Dlaczego? Bo jest wysoka inflacja. Bo PKB
w PKB mamy ten droższy chleb, mamy to droższe paliwo. Innymi słowy, pożyczkę mieliśmy zaciągniętą na jakąś kwotę i ta kwota się nie zmieniła, natomiast pieniądze, które mamy do dyspozycji, wzrosły. Dlatego nagle się okazało, że co prawda za wszystko płacimy drożej, ale pożyczka jest na tamtą starą kwotę, nie została powiększona o inflację i nagle jest mniej. Tak, i rząd... Nominalnie mniej. Są wyliczenia, że to jest nawet 6 punktów procentowych dzięki inflacji i rząd... Ale kto płaci tą inflację? No my. Dlatego to się nazywa podatkiem inflacyjnym. I teraz tak, rząd się chwali, premier Morawiecki chwalił się wskaźnikiem długu, ale wskaźnika długu do garnka nie wsadzimy, a chleb musimy kupować. Ba, nawet przecież mieliśmy komunikaty o tym, że mamy nadwyżkę budżetową co jakiś czas. Ach, to już takie, znaczy jak przełożył z jednej kieszeni wszystkie wydatki, deficyty przełożył do tylnych kieszeni, a tej zostawił tylko to, co takie ładne i ładnie wygląda, no to wyszedł deficyt, ale gdyby była w Polsce normalna inflacja, taka na poziomie 2,5, no może 3,5%, bo jest ten przedział inflacyjny w ciągu ostatnich lat, to żeby zbić relację długu z 57 do 49, trzeba by było wprowadzić można by było obciąć wydatki albo zwiększyć dochody. No to jakbyśmy zwiększali dochody, to trzeba by było wprowadzić podatki, jak wyliczałem, na 200 albo 300 miliardów złotych. To jest na przykład zwiększenie tego PIT-u, teraz jest 12%, z 12 do 30 na przykład. Albo VAT-u niemalże... Tymczasowo podwyższonego? Jeszcze o kilkadziesięć punktów do góry VAT-u trzeba by było podnieść, ale rząd nie musiał tego wprowadzić. Nie musiał wprowadzać tych bolących, widocznych podatków, gdzie wszyscy by to zauważyli, bo wprowadził ukryty po cichu, tutaj mówię ciszej, podatek inflacyjny, który zapłaciliśmy. I stąd miał tą poprawę. A polega on na tym, że skoro na przykład chleb jest droższy, to droższy też jest podatek od tego. Oczywiście, chleba. No VAT płacimy, akurat było zerowa, ale powiedzmy inne dobra, tak, za usługi. No fryzjer zdrożał o 50%, no to płacimy 23% od fryzjera. Czyli o 50% wzrosł też podatek. Podatek, tak. I to jest tak, tu grosik, tam złotówkę, taki po cichutku podatek, który od każdego go nie czuć. Nie trzeba go wprowadzać ustawą, gdzie od razu media by trąbiły. I rząd miał tą inflację, ona pomagała rzeczywiście dochodowo, teraz już temu nowemu rządowi nie będzie pomagało, tylko jest jeszcze jedna rzecz, że rząd, ten podatek inflacyjny, on powinien go zachować na finansowanie pewnych wydatków, które są waloryzowane inflacją, na przykład emerytury. Emerytury są waloryzowane z opóźnieniem, dopiero w tym roku będzie wysoka podwyżka emerytur, w następnym, wynikająca z podwyższonej... Czyli emeryci przez cały rok przez inflację tracą, a potem w marcu jest waloryzacja i wyrównujemy tak, żeby było mniej więcej jak było rok temu. On przejadł te rzeczy na te fundacje, na te różne rzeczy. Może częściowo na pomoc też to wykorzystał, ale w dużej części też przejadł tą inflację, ten chwilowy, tymczasowy podatek inflacyjny. W ogóle nie można się też cieszyć z tego podatku, bo to jest tak, jakby się... Znaczy ja kiedyś taki miałem przykład, to studentom na wykładzie mówiłem, że no gorączka, jak mamy 10 osób w małym pomieszczeniu i mają gorączkę 38, no to ogrzewają pomieszczenie. Można by powiedzieć, że jest dobrze, no bo ogrzewają, nie? Ale nie jest dobrze. No, tak jak i z inflacją. No inflacja też jest gorączką gospodarki. Przez chwilę nam ogrzewa tą gospodarkę, daje dochody, no ale to nie jest dobrze, bo ona wiele innych rzeczy psuje, tak? Psuje, zjada nasze oszczędności, psuje plany inwestycyjne, zniechęca do inwestycji i tak dalej, i tak dalej. No i tak, ten chwilowy dodatkowy dochód też nowy rząd. Rzeczywiście ma trupy w szafie, doły, wilcze doły i trudności, ale jest duży kredyt zaufania. Widzimy bardzo dobre postrzeganie przez rynki finansowe. Także przypuszczam, że z perspektywy rynków finansowych nie będzie tutaj jakichś problemów i no, trzeba ułożyć tą układankę, rozłożyć w czasie te obietnice, dostosować do tempa redukcji deficytu i wzrostu gospodarczego, pojawiających się nowych możliwości. Sztandarową obietnicą było podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Niedawno dowiedzieliśmy się, że gdyby tę operację przeprowadzić, do budżetu wpływałoby rocznie mniej 48 miliardów złotych. Czy to znaczy, że ta obietnica jest w tej chwili nie do spełnienia? Tak mówiąc obrazowo, to jest nieco więcej niż państwo wydawało w ciągu roku na 500+.
To jest poważne. To jest chyba jedna z poważniejszych obietnic. Jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że nawet poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy, który no, zasłynął z tego takich transferów 500+, 300+, i z tych takich prostych, dobrze sprzedających się marketingowo, PR-owo transferów do społeczeństwa, to też etapami wprowadzał swoje obietnice. Bo pamiętam w kampanii wyborczej w 2015 roku, czy prezydenckiej, czy później parlamentalnej, no to też była mowa o kwocie wolnej. Wtedy było o 8 tysiącach, było 500+, różne rzeczy. Ja pamiętam, że była też wtedy 14 emerytura, która pojawiła się w 21 bodajże. Tak. I to było wszystko, ale też było rozłożone w czasie, bo najpierw było 500+ na każde drugie dziecko, a pierwsze z progiem dochodowym. Tak. Kwota wolna to tak naprawdę dopiero znalazła się w tym Polskim Ładzie po poprawkach. Wszystko etapami było wprowadzane, czyli trzeba rozłożyć te rzeczy na pewno i to widzimy, że nowy rząd jest tego świadomy. Niestety poprzedni rząd nie miał, nowy rząd ma procedurę nadmiernego deficytu, tamten nie miał. To jest bardzo duży koszt. Ja uważam, że to jest, patrząc też na te punkty procentowe PKB, no to jest ponad jeden, prawie półtora można powiedzieć. No te PKB też nam rośnie za chwilę, będzie 4 biliony. No to powiedzmy 1-2% PKB. A my mamy zredukować deficyt z tych 5,5 do 3. Czyli musimy o 2,5 zredukować. I jak jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu, to dwa razy do roku musimy raportować do Komisji Europejskiej, co robimy, żeby zredukować deficyt. I tam się rząd wypełnia taką tabelkę. Ja miałem szczęście wiele takich tabelek wypełniać i tam trzeba wpisać. I tam się już nie da, w tych tabelkach rozliczających redukcję deficytu, nie da się powiedzieć, że wydatki spadną albo podatki wzrosną, bo wzrosną. Tam trzeba muszą być po prostu liczby. Liczby, konkrety i powiedzieć, jak podatki wzrosną, to w której pozycji? To z jakiego tytułu, to ze składu, i też nie można, w tym rozliczeniu nie uwzględnia się wzrostu podatków z tytułu wzrostu gospodarczego. Bo wzrost gospodarczy powoduje wzrost dochodów, ale też wyższe waloryzacje emerytur, większe 2% na MON i tak dalej, na zdrowie. I tak, teraz już 4. 4, no. Albo i więcej, biorąc pod uwagę. I teraz w tej tabelce, jeżeli się rząd zdecyduje na kwotę wolną, trzeba będzie wpisać minus 1. I 2. Co oznaczałoby, że z drugiej strony trzeba znaleźć po pierwsze 1 i 2, ale jeszcze my musimy zredukować, powiedzmy, że 0,5 będzie co roku, o pół punkta będzie nam wymagał Komisja Europejska, czyli będziemy musieli znaleźć 1,7 po drugiej stronie. I to trzeba ex ante pokazać. Jeszcze powiedzmy też, że to nie jest tak, że skoro jest, że skoro podwyższamy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych, to budżet tych 48 miliardów złotych już nigdy nie zobaczy. Dlatego, że te pieniądze będą na coś wydawane. Jak będą na coś wydawane, to tam od tego będą jakieś podatki. Ten efekt to jakiś jest, ale to nie jest też takie perpetuum mobile, że wszystko wróci. Część mniejsza wróci, bo tak, jakby to tak działało, to można, to należałoby w ogóle nie opodatkowywać. No, ale to tak nie działa, to nie jest tak, że gdzieś tam na końcu jest efekt i duży koszt. Ale też nie jest tak, że jeżeli to wszystko zabierzemy, to już to nie wróci. Tak, tak, częściowo wróci, ale no, to już są potężne kwoty. To nie jest tak. Ja uważam, że będzie bardzo trudno to zmieścić w 2025. Uważam, że będzie bardzo trudno, ale czekam. No, pierwszym dokumentem, który nam pokaże, po pierwsze rząd musi zrobić tę białą księgę, dobry bilans, zobaczyć jaki jest tak prawdziwy, pełny stan i te trupy posprawdzać w szafie, bo cały czas wypadają. Okazało się, że teraz na mrożenie cen w zeszłym roku zabrakło i 8 miliardów trzeba było gdzieś tam szukać na mrożenie cen. Okazuje się, że jakieś pożyczki w Korei, coś tam nie wyszło i cały czas... Na zbrojenia, tak. Cały czas są jakieś problemy. No i to trzeba wszystko sprawdzić. No w maju rząd musi przedstawić wieloletni plan finansowy państwa. To już będzie taki pierwszy element, gdzie zobaczymy w średnim terminie, gdzie co się da zmieścić. Pamiętajmy, wzrost gospodarczy będzie się zwiększał, dawał będzie przestrzeń. Będą napływały środki unijne, jakiś oddech dadzą. Z drugiej strony musimy redukować deficyt. Ale redukcja deficytu niekoniecznie musi oznaczać cięcia wydatków, bo PKB nam trochę będzie to łagodził, trochę będzie środki unijne, aczkolwiek mówię, bez dokładnego wpisania tych rzeczy w tabelę, w modele przeliczenia, no trudno jest tu spekulować, ale uważam, że te
będzie bardzo ciężko, jeżeli tu już zakładając, że musimy redukować deficyt i musimy w tych słupkach to porozliczać, że mamy duże potrzeby pożyczkowe, mamy duże wydatki zbrojeniowe, to wszystko pogodzić i z tym dużym wydatkiem naraz, być może rozkładając na etapy, to tak, widziałbym bardziej rozkładanie kwoty, dochodzenia do tej kwoty etapami, to też jest możliwe. Pamiętajmy, poprzedni rząd też robił, czy 500 plus robił etapami, trzynastka, potem czternastka, tam kwota wolna to też były co roku jakieś tam ruchy dochodzenia, także trzeba to dobrze rozpisać. Uważam, że nowy rząd powinien pokazać taki plan na kilka lat, nawet na dwie kadencje, dlaczego nie? W ogóle tak się powinno planować na kilka lat do przodu, żeby przedsiębiorcy, podatnicy, obywatele wiedzieli. Okay, co ich czeka? Co nas czeka? Tu schodzimy, tu w tym momencie to dostajemy, ale to nas tyle kosztuje, ale to musimy. I tutaj przydałby się taki wizjonerski plan rozliczający parę lat do przodu. Czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że możemy mieć obawę, że będziemy śrubować rekord tymczasowego podwyższenia VAT-u na 3 lata? Długość tych trwania tych 3 lat? No moim zdaniem... To już ile? To 10, 11, 12? Tak. Znaczy, jak to wprowadzano, to kosztowało 7 miliardów, ale teraz już ta baza jest dużo wyższa. Przypuszczam, że to jest 10 albo więcej miliardów złotych, może nawet kilkanaście miliardów złotych by to kosztowało, przywrócenie z powrotem. No i to w tej tabelce jest minus, tak? Minus 10, tak? Jak tu chcemy plus jeszcze minus 48, a musimy to wszystko skompensować. No minister finansów musi to zestawić w tych słupkach. Są dwie strony, dochody, wydatki. Musi się to zgadzać. Takie uderzenie w jednym roku, znaczy to oznacza, że no to też my jako, w ogóle trzeba prowadzić też rozmowę i dialog ze społeczeństwem. Trzeba w końcu po pierwsze odkryć wszystkie karty, bo społeczeństwo było oszukiwane jakimś fejkowym, fikcyjnym deficytem budżetu państwa. Budżet państwa w wydaniu, to co zrobił poprzedni rząd, jak zniszczył przejrzystość finansów, nic nie znaczył. Czyli nawet nadwyżki pokazywano społeczeństwu. Moim zdaniem też społeczeństwo miałoby inne wymagania wobec polityków, gdyby pokazać im prawdziwy deficyt. To chyba i nawet... powiedzieć, że pieniądze, podatnicy, politycy nie mają żadnych pieniędzy. Wszystkie pieniądze, jakie są, są zabrane nam po prostu. Tak, z naszych podatków. I w takim razie rozmawiajmy, jak to ułożyć. Przeprowadźmy ekspresowe korepetycje z budżetu, ustawmy to w słupkach i pokażmy. No jeżeli tu chcemy to rzeczywiście, no to być może nie damy tyle na edukację. Zastanówmy się, co wolimy. Czy ten VAT jednak utrzymać, ten tymczasowy, dłużej, żeby nie zabierać przestrzeni na wzrost wydatków, czy tam na utrzymanie na dobrym, wysokim poziomie wydatków na edukację. I takie dyskusje trzeba prowadzić. Ja chciałbym w tej chwili zachęcić do obejrzenia jednego z poprzednich odcinków podcastu Biznes Między Wierszami, gdzie mówiliśmy o tym właśnie, jak wyglądają podatki w Polsce i mówiliśmy o tym, że z każdych 100 złotych, które zarabiamy, państwo w podatkach, tych innych, mniej lub bardziej znanych, zabiera nam złotych 60. O tym też niewiele osób wie. Tak naprawdę też wiele osób... nie wie, ile tych podatków płacimy. Że w ogóle płaci. Że w ogóle, no jest tak naprawdę to, co wiemy, no to podatek dochodowy do osób fizycznych. Mamy to rozliczenie na roku i wszyscy wiedzą, ale okazało się, że część ludzi nie wiedziało, że jest składka zdrowotna. Dopiero się do niej część dowiedziała, jak PiS robił Polski Ład i zabrał odliczanie od tej składki, bo zrobił taki myk, że niby dał kwotę wolną, ale zabrał odliczanie od tej składki. No ale już taki system w tym idzie, ale tak naprawdę płacimy 100. Jeżeli nawet nie ponad 100, my to policzyliśmy na stronach Instytutu Finansów Publicznych, można znaleźć nagrania, gdzie ja opowiadam o tym, ale prawie 100 albo ponad 100, z tego co pamiętam, danin, podatków, opłat, składek. Tyle płacimy i część jest bardzo drobnych, właśnie niewidocznych. A do tego na końcu jeszcze jest ten podatek inflacyjny.
niewidoczne. I tego trzeba mieć świadomość, że to z tego się finansuje. Oczywiście rządy, wszystkie rządy na świecie się zadłużają, mają deficyty, ale to też nie jest bezgraniczne. A w tej chwili mamy już nadmierny deficyt, wymykający się z tych standardów europejskich. Chwilowo, jak jest sytuacja nadzwyczajna, no był COVID i tak dalej, można mieć ten deficyt, ale ta chwila nie może trwać wiecznie. Przy czym warto też chyba powiedzieć, że to zadłużanie samo w sobie nie jest niczym złym, bo czasami warto wziąć pożyczkę na to, żeby w coś zainwestować i mieć z tego szybciej zwrot, niż gdyby czekać, próbować znaleźć te pieniądze po prostu w podatkach, składkach, opłatach i innych różnych dług nie pomysłach. Jest zły. To nie jest tak, że dług publiczny, dług jest zły. Nadmierny dług publiczny jest zły. Nadmierny deficyt jest zły. Większość państw na świecie ma deficyty i długi rzeczywiście finansuje pewne potrzeby, najlepiej właśnie inwestycyjne, ale ten deficyt my mamy 6% w minionym roku, około 6%. No nawet jak będzie to 5,5, ale to jest a wielkość taka referencyjna jest 3%. Tylko że kraje nie powinny przekraczać tych 3%. Czyli powinny mieć jeszcze taki margines, tak naprawdę powinny mieć nieco niższy ten deficyt, żeby w razie czego nie przebić. No ale mieliśmy sytuację nadzwyczajną, COVID, wojna i tak dalej. No to większość krajów to przekroczyła, ale dalej już nie można tego ciągnąć w nieskończoność, no bo zacznie dług nam... W Polsce zresztą dług już zaczyna mocno rosnąć. Jest sama obsługa długu jest, zdaje się, kosztuje więcej niż wypłata 800+. Tylko w budżecie, a już powiedziałem, że budżet to jest kawałek finansów publicznych, jest pokazywany. Bo mamy równoległy budżet w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie stworzono 20 funduszy na wydatki wszelakie. To jest 66 miliardów złotych w tym roku. Ale w tym równoległym budżecie jeszcze pewnie z kilkanaście kosztów obsługi długu jest, czyli pewnie z 80 miliardów płacimy tych kosztów obsługi. Samych odsetek. Koszt samych odsetek, a prognozy pokazują, że to może dojść do 100 miliardów złotych. I w tej chwili właśnie to też jest problem Polski, że rentowności, czy też wielkość tych odsetek, taka stopa procentowa, w przybliżeniu, oczywiście eksperci mówią na to rentowność, ale ta stopa procentowa, którą płaci rząd w Polsce, taki wynikowy koszt obsługi długów w punktach procentowych długu, on jest drugi najwyższy w Unii Europejskiej. Przed nami są tylko Węgry. I my płacimy właśnie najwięcej. Rentowności są około 5%. Grecja, która ma wysoki dług, jestem złym przykładem nadmiernego zadłużania, co może doprowadzić, no bo przecież jak Grecja zbankrutowała, to czy tamten kraj był bezpieczny, czy jak nie było wynagrodzeń dla żołnierzy, policjantów, na emerytury, czy był bezpieczny, no było bardzo trudno w Grecji, ale mają wysoki dług, prawie 200%, a mimo tego my płacimy dwa razy wyższe odsetki niż Grecy. Dlaczego? Bo Grecy są w strefie euro i korzystają z tego, że są w tym klubie pod tytułem strefa euro, gdzie są Niemcy, Holendrzy, kraje, które to wyznaczają. Płacimy dużo wyższe odsetki niż Niemcy. No i tak jak powiedziałem, drugie najwyższe w całej Unii Europejskiej. Mimo tego, że dług w Polsce jest poniżej 60%, tak? Nawet w tej chwili lekko poniżej 50%. Po prostu jesteśmy na tym etapie rozwoju, mamy taką wiarygodność. Wszyscy rynki finansowe pamiętają jeszcze to, że był PRL, że był Gierek, który zadłużył Polskę i Polska wtedy zbankrutowała i przestała płacić odsetki. Naprawdę, rynki finansowe to gdzieś tam mają zapisane, że ten kraj gdzieś był tam z nim problem i dlatego płacimy te wyższe odsetki. No plus cała ta nieprzejrzystość, sytuacja związana z ostatnimi wydarzeniami, takim ryzykiem wyjścia z Unii Europejskiej. No i płacimy te wysokie odsetki. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na taki dług, jak mają, na pewno nie taki jak Grecy, ale nawet Niemcy mają powiedzmy 70%, ale bo płacą dużo niższe odsetki. I teraz te 100 miliardów, gdybyśmy podwoili dług, czyli gdybyśmy zamiast 50 mieli 100% PKB długu w Polsce, tak są tacy, co tyle postulują, to te odsetki, koszty obsługi długu, które płacimy, wzrosłyby z tych prognozowanych, powiedzmy, 100 miliardów do 200. I to jest problem największy. Łatwo to sobie uzmysłowić, bo każdy, kto ma kredyt, widział podczas ataku inflacji, że nagle
zaczynają te raty być na tyle duże, że już na nic innego nie stać. Tak, właśnie to jest taki problem, że nie zawsze dług jest problemem. Bywa, że ktoś nawet z dobrym zawodem, z dobrymi zarobkami ma jakieś zadłużenie, ale mogą tak wysoko wzrosnąć odsetki, że on może mieć problem z ich obsługą. I tak na przykład było w Rumunii w 2008. Rumunia miała dług do PKB tylko 30%. Jeszcze mniejszy niż Polska, bardzo niski. Ale tam też rentowności mocno wyskoczyły, kraj mocno wydawał na takie transfery socjalne, prowadził bieżącą, nieodpowiedzialną politykę fiskalną, ale dług był, przynajmniej startował z niskiego poziomu długu. No i oni stracili płynność. Właśnie tak odsetki im gigantycznie wzrosły, że mieli problem nie ze spłatami rat kredytu, tylko spłacaniem tych odsetek. I ten kraj, można powiedzieć, utracił płynność i zwrócił się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i do Komisji Europejskiej, tak jak Grecy. Oni może nie przestali spłacać długów, tak jak Grecy, nie zbankrutowali, ale utracili płynność. To się nazywa taka utrata właśnie płynności przez wysokie odsetki. I stało to się w kraju z relatywnie niskim długiem. Wydawało się bezpiecznym. Który się wydawał wtedy być bezpiecznym. To nie oznacza, że tu nam ani w tej chwili nie grozi nam scenariusz rumuński, choć był taki moment. Jesienią ubiegłego roku w Polsce rentowności skoczyły do 9%. Dzisiaj mamy 5%, a one przez moment wynosiły 9% w Polsce. I to było, byliśmy tak o krok od takiego scenariusza. Innymi słowy, trzeba było oferować obligacje o takim oprocentowaniu, żeby ktoś chciał te obligacje kupić, tak. I żebyśmy dostali pieniądze na spłatę inwestycji. I w ogóle polski rząd zaciągał długi po tych wysokich rentownościach i te odsetki płaci ten nowy rząd. Chciałbym jeszcze wrócić do postaw. Mówiliśmy o ustawie budżetowej, ale są także ustawy okołobudżetowe. Co robią te dokładnie ustawy, te, które już mogą być zawetowane, jak pokazał prezydent Duda, i czy możemy się spodziewać, że one będą wykorzystywane jeszcze w tym roku? Tak, trzeba rozróżnić właściwą ustawę budżetową i w ustawie budżetowej jest właśnie rozpiska. Mamy ogółem dochody, ogółem wydatki i jest rozpisane na tysiące pozycji, na co to wydamy. I to jest tylko taki plan finansowy. W ustawie budżetowej nie ma takich przepisów wykonawczych. Nie ma, że, nie wiem, mnożnik nauczyciela, bo wynagrodzenia na przykład dla pracowników służby cywilnej ustalane są w ten sposób, że są mnożniki. Żeby podwyżkę zrobić wszystkim, no to się zwiększa jakby tą kwotę bazową, przepraszam. A każdy ma jakiś taki mnożnik, plus są przepisy jakieś wykonawcze. I ustawa okołobudżetowa, ona nawet się tak nie nazywa, to jest ustawa służąca realizacji ustawy budżetowej. Tam są przepisy wykonawcze. Jak wypłacić wynagrodzenia, tak? Technicznie. Jeżeli w tabelce tej w ustawie budżetowej jest napisane, że na wynagrodzenia dla nauczycieli będzie tyle i tyle miliardów, to potem wychodzi właśnie ta ustawa okołobudżetowa i ona mówi, że wydajemy te pieniądze w taki i taki sposób. Tak, ja to nawet porównuję do przepisu do gotowania. Taki przykład jest być może bardziej zrozumiały, że w ustawie budżetowej mamy zabezpieczone środki na produkty do jakiegoś dania. Mamy. W przypadku podwyżek, no to jest pieniądze na podwyżki są w budżecie, są zapisane i tam jest ta kwota. Ona musi, bez zapisania tej kwoty w ustawie budżetowej nie będzie podwyżek. Nie można wydać tej kwoty. Czyli w ustawie budżetowej mamy pieniądze na zakup tych wszystkich produktów do ugotowania jakiegoś dania, a ustawa okołobudżetowa to jest ten przepis, jak ugotować to danie. Czyli musimy go mieć, żeby ugotować to danie, ale pieniądze zabezpieczone są. A tu mamy tylko przepis. I rzeczywiście, jeżeli ustawy okołobudżetowej nie ma, to nie będzie takich technicznych podstaw do wypłaty tych wynagrodzeń. Jeżeli prezydent znowu by zawetował, to by było znowu jakieś szaleństwo, bo nie ma tej telewizji w tej ustawie okołobudżetowej. I to może zawetować, bo to nie jest ustawa budżetowa, jej nie chroni konstytucja. I może ją jak każdą inną ustawę zawetować. No ale jeżeli nie będzie tego przepisu, to tutaj nie ma już jakichś procedur awaryjnych. Będzie problem rzeczywiście. Rząd będzie chciał miał problem. Prowadzić do skutku. No to będzie szukał, ja rozumiem, rząd. No, teraz mamy różne rozwiązania. Tak? Widzimy, co się dzieje właśnie z sądami, z prokuratorami, że są przepisy. No się wykonuje na podstawie różnych, czy też z telewizją, tak? Mamy kwestię likwidacji, albo taki wariant, albo taki wariant. No moim zdaniem determinacja rządu jest, no prędzej czy później ten techniczny przepis zostanie
wprowadzony, ale rzeczywiście to tutaj by to utrudniło. O ile mamy procedurę awaryjną derealizowania budżetu, artykuł 219 Konstytucji, ustęp 4, to dla ustawy okołobudżetowej tu już jest, będzie, nie ma. Dobra wiadomość jest, zdaje się, taka, że mamy dwa razy w tym roku będą wybory przeprowadzane. Więc trudno spodziewać się, żeby prezydent Duda, kojarzony jednak z pewnym ugrupowaniem, chciał dać powody do tego, żeby powiedzieć, że my chcieliśmy wam dać podwyżki, ale przyszedł przedstawiciel tej partii i powiedział, że się nie zgadza. Tak, bo to jest, no, moim zdaniem politycznie, no to by było bardzo ciężko wytłumaczalne. No już było widać, co się działo w grudniu zeszłego roku, właśnie gdy pojawiło się to weto do ustawy okołobudżetowej z powodu trzech możliwości przeznaczenia 3 miliardów złotych na telewizję publiczną. W tej samej ustawie okołobudżetowej były zapisane podwyżki dla nauczycieli właśnie. Znaczy, moim zdaniem rzeczywiście prawdopodobieństwo, że prezydent powtórzy weto, jest niemal zerowe. Ale dzisiaj świat jest tak niepewny i ta polityka i rozgrywki polityczne że tam jakiś ten jeden włos możliwości, że jednak jeszcze coś tam zakombinuje prezydent, co by było zresztą nieracjonalne, no ale mam nadzieję, że tego nie zrobi. No potrzebujemy rzeczywiście ustawy okołobudżetowej. Budżet może być realizowany, ale moim zdaniem też prezydent nie powinien grać budżetem, powinien go podpisać i nie wysyłać do Trybunału. Nie ma na to żadnych merytorycznych podstaw. Taka była zapowiedź podstaw. Kancelarii prezydenta. Tutaj zostawmy w świętym spokoju tą gospodarkę finansową. Nie o tym jest konflikt. Nie narażajmy na jakieś niepotrzebne ryzyko, niepewność bezpieczeństwa społeczeństwa, finansów Polski. Możemy działać, ale po co nam ta niepewność, tak? Żeby rynki finansowe się pytały, ale co tam się u was dzieje? A czy rząd jest swego rodzaju więźniem tej ustawy budżetowej? To znaczy, ona zostanie zapewne podpisana i zacznie obowiązywać. Ale nagle okaże się w ciągu roku, że no coś jednak trzeba zmienić, bo są jakieś wydatki, które pojawiły się, których wcześniej nie było. Może jakaś obietnica do spełnienia, mówi się o rencie wdowej, mówi się o drugiej waloryzacji. Tych propozycji jest dużo. Jak w takim razie w ciągu roku wprowadzić zmianę do ustawy budżetowej? Jest nowelizacja ustawy budżetowej. Ale? Znaczy znowu też prezydent musi ją podpisać. Znowu tu się pojawiają różne interpretacje prawne i mówią, że prezydent akurat nowelizacji to nie musi podpisać, ale dla mnie to uważam, że działa ta sama zasady jak dla ustawy budżetowej, bo zmieniamy tą właściwą ustawę budżetową, no ale te dalej na końcu jest podpis prezydenta, znaczy możliwość wysłania do Trybunału, jakieś granie. No nowelizację nie można, nowelizacja to jest normalna procedura. Moim zdaniem w Polsce jest jakiś trochę urósł taki mit, że o nadzwyczajności nowelizacji. Wiele krajów nowelizuje w ciągu roku budżet, jak się zmienią sytuacja rynkowa, dochodowa. Ja uważam, że my mamy przeszacowane dochody w tym budżecie, że VAT jest bardzo ambitny. VAT rośnie o 53 miliardy złotych, czy tam nawet więcej, prawie 60 miliardów złotych, niemalże o 25%, może o 25. Być może powrót do tych stawek. Ale to nie wyjaśnia to... właśnie wszystko. Jest tam jakaś doza optymizmu, coś, co ja nie potrafię wyjaśnić, to też było w budżecie Morawieckiego, tak? To jest tylko, zostało to utrzymane pewnie, nie dało się tego zmienić, ale być może trzeba obserwować, co z dochodami w ciągu roku, bo w różną stronę może być ta nowelizacja. No i znowu wątpię, że znowu prezydent będzie grał budżetem, no, że budżet będzie zakładnikiem. Prerogatywą rządu jest właśnie prowadzenie gospodarki finansowej państwa i tutaj rząd, jeżeli będzie taka konieczność, powinien zrobić nowelizację. Nie. I uważam, że jest dużo do posprzątania. System jest zdewastowany, budżet jest nieprzejrzysty, nie zawiera wielu załączników, wielu funduszy. No rząd zapowiedział, koalicja zapowiedziała, punkt 11 umowy koalicyjnej jest przywrócenie przejrzystości finansów publicznych. O ile stan finansów publicznych jest trudny, poważny, mamy nadmierny deficyt, ale nie mamy nadmiernego długu, ale deficyt jest nadmierny. A deficyt to dodaje się do długu, ale jeszcze tych nadmiernych deficytów musielibyśmy mieć parę lat, żeby było coś niebezpiecznego z długiem, ale mamy nadmierny deficyt, który spowoduje najprawdopodobniej procedurę nadmiernego deficytu. Stan finansów publicznych mierzony deficytem jest poważny, ale stan systemu finansów publicznych,
tego, w jaki sposób my jako obywatele, parlament kontroluje wydatki. Ja uważam, że jest w stanie no, agonii niemalże. No, to nie działa. No, to tak, jeżeli w równoległym budżecie ja to nazywam rajem wydatkowym Morawieckiego, który on stworzył przy Banku Gospodarstwa Krajowego, wydano kilkaset miliardów złotych i plany finansowe na te kilkaset miliardów złotych nie były dołączone do ustawy budżetowej. I parlament nie decydował o tym, jak te pieniądze są dzielone. Dlatego, że to przecież nie państwo emitowało te obligacje. Tak? Więc... I to zostało ukryte. No to trzeba naprawić i zresztą i to jest sprzeczne z konstytucją, bo że mam koszulkę z artykułem 219 Konstytucja, stylizowaną na tą kodowskie logo, ale artykuł 219 mówi wprost, że finanse państwa prowadzi się w formie ustawy budżetowej. W formie ustawy budżetowej. Koniec i kropka. Jeżeli ktoś mówi, Morawiecki mówił, że my wysyłamy do Eurostatu coś tam, jakieś plany. Ale gdzie jest w Konstytucji napisane, że się prowadzi w formie ustawy budżetowej i w formie wysyłanych planów do Eurostatu? Albo mówią, że gdzieś na stronie internetowej Ministerstwa Finansów są jakieś dane. No, gdzie jest w tym artykule? Nic z tego nie ma. Znaczy, to jest, jeżeli chcemy przywrócić praworządność w Polsce ogółem rozumianą i praworządność, to też jest praworządność finansów publicznych. I to jest artykuł 219, ustęp pierwszy, który mówi w formie ustawy budżetowej. Właśnie ustawa budżetowa, zaczęliśmy od tego problemu, że to jest najważniejsza ustawa, ale w tej ustawie nie ma setek miliardów złotych. Niestety ten rząd miał tylko 4 dni, nie był w stanie tego naprawić. Ja jestem tego świadom, ale obiecał w punkcie 11 umowy, że to naprawi. To musimy przewrócić. No bo albo praworządność, albo praworządność. Więc tak naprawdę będzie się działo w przyszłym roku. Gdy dowiemy się, jaki budżet będzie. Być może w nowelizacji część, bo zapowiedzieli, że będzie plan powstawał przywracania. Też krok po kroku być może. Ale uważam, że nie ma miejsca na te fundusze przy BGK. Nie ma na nie miejsca, bo one bo to jest łamanie konstytucji. Bo ustawa budżetowa jako najważniejszy akt, ona jest tak ważna, że można przez nią rozwiązać parlament, czyli jest bardzo ważnym prawem. I to ona chroni nasze finanse. I to w niej musimy wszystko zaplanować, żeby całe te wszystkie przepisy dotyczące ustawy chroniły nasze pieniądze. Żeby to nie było na... w takim przysłowiowym pod stołem dawane, na serwetce, gdzieś tam w kajeciku, tylko w tym najważniejszym dokumencie. I jeżeli, mam nadzieję, że rząd pokaże nam plan, jak to robić, być może w ciągu roku będzie chciał to już zrobić, pewnie, no, ja zakładam, że ta nowa ustawa na 2025 rok to musi zawrzeć, bo albo praworządność cała, nie da się tego fragmentu naprawić, a zostawić bałagan w finansach publicznych, przywrócić w sądownictwie, a w finansach publicznych nic nie zrobić. Także czeka nas dużo roboty w finansach, chociażby w tym zakresie. Z naszej rozmowy można by wyciągnąć wniosek, że nie jest zbyt dobrze, jeżeli chodzi o polski budżet, ale może da się powiedzieć coś dobrego o tym właśnie budżecie albo o perspektywach. Ja mówię, system, budżet jako taka konstrukcja, to jest w stanie fatalnym. Zdewastowany. Stan finansów jest nadmierny, ale to nie jest koniec świata i nie jest dramat. No ja niestety nie mam dobrej opinii o systemie finansów. No to zostało zdewastowane przez ostatnie kilka rządów, lat Zjednoczonej Prawicy. No jest zdewastowany system. No pisany jest na serwetce, był. Pieniądze były dzielone w jakichś gabinecikach w KPRM-ie. NIK mówi, że dziesiątki milionów złotych, jeżeli nie miliardy, te wnioski dla samorządów, być może słuszne pieniądze, ale wszły wiadomo do swoich, to kilkanaście sekund zajmowała ocena wniosku, na co wydać nasze publiczne pieniądze. No, czy pozytywne jest to, że relacja długu do PKB jest, ona jest obecnie 50%, czyli tu jesteśmy... Bezpieczna jeszcze. Tak, to jesteśmy daleko od, znaczy daleko, no, poniżej 60%, jesteśmy gdzieś w środku stawki krajów Unii Europejskiej, nawet może w lepszej połówce. No, jesteśmy, z tego co pamiętam, na 10 albo 11 miejscu z najniższą relacją długu, czyli jest te 16 krajów, które mają gorszą sytuację i to jest pozytywne w finansach publicznych. Z tym nie mamy rzeczywiście problemu, ale mamy nadmierny deficyt i dużo do posprzątania w tym systemie.
Musimy z tych kajecików, serwetek, zeszytów pod stołem wyjść i wejść i wszystko wpisać w ustawę budżetową, to wtedy też się da lepszy dialog prowadzić ze społeczeństwem. Jak te pieniądze są wydawane, gdzie, na co, że są dwie strony, że słupek ma dwie strony, wydatki, dochody i deficyt. Pozytywne też jest to, że no bo mój instytut i ja walczymy o przejrzystość finansów. Dla mnie pozytywne jest to, że to się znalazło w umowie koalicyjnej. To jest 11 punkt, to jest bardzo ważne. Znaczy instytut o to walczy, ja o to walczę i to nie było tematem dyskusji o finansach publicznych, a stało się tematem umowy koalicyjnej. Także też dla mnie to jest pozytywne. Ja wierzę w to, że to zostanie naprawione i przywrócone. To był podcast Biznes Między Wierszami. Michał Tomaszkiewicz. Zapraszam na kolejne odcinki.